Pierwszego rzutu, teraz to Sypszaka, jest, Polska prowadzi 1-0.
zatrzymamy to spotkanie. Brud rzucił się na ochronę, tam jest odwiedni oficjalnie. Ma brud, obok niego ustawia się kapot. To trzeba wyciągnąć. Tutaj trzeba szukać właśnie takich pozycji, wykorzystywać. Chociażby możliwości Kamila Szybszaka. To była, proszę Państwa, 22 bramka Kamila Szybszaka w tym turnieju. Gra dzisiaj od początku spotkania. Trener Michał Biber chce, aby powalczył tutaj. Pomaga swoim kolegom doskonale, Sławomir Szmal. Pierwsza interwencja, nieważne, że ta piłka dalej jest w posiadaniu Katarczyków. To Sławek tutaj był górą w tej akcji. I oby tak dalej, popatrzmy. Wyszedł teraz troszeczkę Michał Jurecki do przodu. Grają teraz swoim lewym skrzydłem reprezentanci Kataru i rzucają. Rzucają tego pierwszego gola. Hasan Allah jest zdobywcą tej bramki. Rzadko, rzadko rzuca Katar ze skrzydeł. Musimy tutaj uważnie tych stref pilnować. Oni korzystają obręcz, mają 46% skuteczności skrzydła przy skuteczności naszego zespołu, a 68% takiej grze. Lukiewicz po lewej stronie na rozegraniu mamy Rojewskiego. Rojewski ze zwodem, ale powstrzymywany przez obrońcę reprezentacji Kataru. I spokojnie, Polacy wiedzieli o tym, że Katarczycy będą grać aktywnie w obronie, będą wychodzić, odcinać naszych rozgrywających od podań. Teraz sam do końca, bardzo słuszna decyzja naszego reprezentanta. Faul, Polacy zaczną z linii 9 metra, jeszcze tam Michał Jurecki pokazał sędziemu, aby zrobił przerwę. Trzeba wytrzeć boisko, bo została mokra plama. Nie wolno popełniać błędu, który popełnili Niemcy, a wcześniej Austriacy. Niemcy, takie odnosiłem wrażenie, komentowałem ten mecz. Oni w każdej akcji, w każdej decyzji sędziowskiej dopatrywali się czegoś niekorzystnego. Szybciej! Brawo, brawo, Kamil, na razie doskonale. Dwa rzuty i dwie bramki, 100% skuteczności. I to może coś, zespół grający przeciwko Katarowi może zgubić. Niemcy nawet kwestionowali trzy sytuacje, kiedy za pomocą challenge'u delegat Michałego sprawdzał, czy piłka przekroczyła linię. I za każdym razem było widać, że przekroczyła linię, a Niemcy czuli się oszukani. Po prostu skupili się nie na tym, na czym powinni się skupiać w trakcie walki o awans do półfinału. Polacy chyba nie popełnią tych błędów. Pierwsza żółta kartka dla naszego reprezentanta. Piotr Grabarczyk już został upomniany. Uwaga, Katarczycy. Próba tutaj rzutu i doskonale. Rafael Kapot rzuca ten 27-letni, mierzący 198 cm wzrostu zawodnik. Rzuca 37 gola w tych mistrzostwach. Niepotrzebnie, chyba Polacy się przesunęli tutaj razem z tym podaniem do Malasza, on z dystansu nie rzuca. Zwrotne podanie środkowego rozgrywającego Kataru do Kapota dało już temu Kubańczykowi z katarskim paszportem sytuację z 6 metra. Zmienił się już Kamil Szybszak z Piotrem Grabarczykiem. On teraz staje w obronie. Piotr Grabarczyk narzekał po tym meczu z Chorwacją na ból pleców. Był bardzo poobijany i sam nawet nie potrafił stwierdzić, kiedy ten uraz się pojawił. Świetnie teraz gramy do prawego skrzydła. Cudowna bramka naszego prawoskrzydłowego Michał Daszek. To już jest 13. bramka tego chłopaka na tych mistrzostwach. Opóźniał Daszek, ale fantastyczna asysta, wyszedł, pasa palna, zostawił absolutnie wolną tę strefę skrzydłowemu, a i Daszek przytomnie tutaj zawiesił Stojanowicza, a Stojanowicz bez nowej interwencji, ale z powodu Szmalnej, pamiętajmy, że ta interwencja była popały. I Katarczycy, Kapot, Kapot, on teraz przywitę, rzuci z daleka! No mieliśmy troszeczkę peka, jeden z naszych obrońców chyba dotknął tej wizji, ale ta wpadła do naszej siatki i mamy remis 3-3. Tak będzie wyglądało to dzisiejsze spotkanie. Michał Biber tutaj przygotowując naszych zawodników. Jest gol dla naszej reprezentacji. Tak zadrżałem przez chwilę, bo patrzyłem, czy ta piłka faktycznie wpadła do siatki, bo nie było tego dokładnie widać. A tu proszę spojrzeć, jak świetnie Polacy rozegrali tutaj obronę rywali. Było tyle wolnej przestrzeni, że aż za głowę złapał się hiszpański trener Rivera. Załamany Rivera, on jest skradeniem, on na obronę tutaj ustawiał na cały turniej, a widzą Państwo, jak beznadziejnie w tych pierwszych akcjach grają obrony Katarczycy, to jest nasz problem, my musimy to wykorzystać. Markowicz do Kapota. Markowicz, uwaga, Szmal, dobra interwencja, ale dlaczego nie udało się? Chyba nie będzie brał. Markowicz, ale
Oj, spokojnie, spokojnie teraz grajmy. Chciałbym jeszcze wrócić do tego gola rzuconego przez Michała Daszka. Michel Bigler mówił, że strasznie mu się podoba, że Michał Daszek próbuje opóźniać te rzuty. Nie zawsze to się udaje. Czasami po prostu dotknie pola bramkowego, zanim wypuści i zwolni piłkę. Ale jeżeli to robi, to utrudnia zadanie bramkarzom. Oni mają problemy, aby obronić te rzuty. Uważnie teraz Polacy w obronie. Trzeba w końcu przechwycić piłkę. Odcinany teraz od podania był Jurecki, ale już jest wszystko w porządku. Rojewski, Jurkiewicz, Cyprzak teraz przebiega. Do kogo będzie to podanie? Przygotowani są na ten wariant tej akcji. Widać Katarczycy wiedzieli, jak wyjść po obronie. Uwaga, uwaga, bo sędziowie za chwilę mogą sygnalizować grę pasemną. Brawo! Jest, jest! Piłka wpadła do bramki. Tutaj nie ma wątpliwości, a zatem piąta bramka dla naszej reprezentacji. Ale bliski był obrony. Silny 34-letni mężczyzna, mierzy 206 cm. No i on tutaj próbuje teraz zrobić pozycję swoim kolegom. Przepychał się z Piotrem Grabarczykiem. Będzie kara, wykluczenie właśnie dla Grabarczyka. 2 minuty. Teraz będziemy grać bez jednego zawodnika w polu. Popatrzmy jeszcze raz na tę sytuację. Tutaj na ten bratek, na szyję. Wracając do osoby Vidala, on do 2005 roku grał jeszcze zawodowo w koszykówkę, ale później postawił na piłkę ręczną, postawił też na pieniądze, no i gra w reprezentacji Kataru. Polacy, dobre przejęcie piłki, Jurkiewicz, aby tylko chwycił, do kogo poda. Popatrzmy, gol! Gol dla naszej reprezentacji! Fantastyczna akcja Białoczerwony, zakończona rzutem Michała Daszka i Polska, mimo że gra do Sławieniu, rzuca gola 6-4. I Luk Jurkiewicz, on przechwycił tę piłkę, ukradł Szwedom, w samej końcówce ukradł Polwadom, a teraz też do niego przechwyt szalenie ważny na kontrę dla Polaków. Uśmiechają się tutaj do nas sympatyczni Katarczycy, ale oni też przecież marzą o zwycięstwie w dzisiejszym spotkaniu. Uwaga, znowu te lewe skrzydło. Będzie rzut karny, taka jest decyzja sędziego. A już tak szedł to zapalone na ten kontakt z Daszkiem. Większość rzutów karnych wykonuje dla reprezentacji Kataru Żarko Parkowicz, ale nie on teraz będzie rzucał, tylko numer 77. Kapitolny, co ciekawe, prawie w ogóle na tym kontakt nie miał, a Kartowa nie rzucała ani razu. Uwaga, Sławomir Szmalny broni teraz tego rzutu karnego. Błąda bramka dla naszych rywali. Ale spokojnie, tutaj trzeba skupiać się na zdobywaniu kolejnych bramek, przeprowadzaniu akcji. Nie dyskutujemy z sędziami, choć oczywiście zawsze trzeba zareagować, jeżeli nie zgadzamy się, i pokazać sędziemu, że być może to była wątpliwa decyzja. Dalsze, spokojnie, do Rojewskiego. Jest na środku Jurecki, Jurkiewicz, przebiega teraz Przemysław Krajewski. Pamiętamy tą jego fantastyczną bramkę rzuconą w meczu z Chorwacją. Sam chyba do końca nie wiedział, jak to później wpadało do siatki. Krajewski wypychany, co zrobią nasi zawodnicy. Doskonały rzut z dystansu. Jest kolejna bramka Michała Jureckiego. Cudownie, 7-5. Świata, to nam nikt nawet tak nie co ma na ręce reprezentacja Kataru i on też czego za darmo.
i Katarczyca, ale teraz Polacy wysunęli się troszeczkę do bramie. Kapot, Kapot, Grabarczyk od razu szybko do niego wyszedł. Teraz tutaj rozegranie na lewo, ale nie, zbiegają do środka, uwaga na tego obrotowego. Rzuca nam Wolszak i dal gola. Prowadzi jedną bramką, a zatem cios za cios, bramka za bramkę. Oczywiście obie drużyny grają teraz w komplecie. Sybrzak pojawia się na boisku, takim swobodnym krokiem biegnie na środek tej połowy reprezentacji Kataru. Wymienił się piłką z Jurkiewiczem i już jest na swojej pozycji. Trochę niepokojące, tak sobie przestrzelili różne strefy. Katarczycy strzelili już tam z lewego skrzydła, z koła, z obu tych pozycji poprzez rozgrywających. Wychodzą wysoko w obronie reprezentanci Kataru. To troszeczkę utrudnia naszym zawodnikom rozegranie akcji. Rozgrywający są odcinani od podań. Teraz Michał Jurecki do końca poczekał, też jeszcze wstrzymał piłkę w dłoniach, kiedy już był w powietrzu. Zobaczył, jaki ruch wykona bramkarz reprezentacji Kataru i wtedy dopiero rzuci. To jest akcja, którą nie już może zdefiniować wszystkie faktury, które będzie wystawiał. To jest jego pomysłowka, ten kontrujący rzut przeciwko ruchowi bramkarza. Doskonały Michał Jurecki, 8-6. No i co ważne, Michał Jurecki pokonał Daniela Szalicza. On zmienił teraz Stojanowicza w bramce. To jest ta największa gwiazda, bramkarz Barcelony. Brawa dla naszych obrońców. Chłopcy konstruują kolejną akcję. Szybko teraz do Krajewskiego. Krajewski zatrzymywany. Troszeczkę może warto było przyspieszyć tę akcję i wtedy byłoby tam troszeczkę wolnego miejsca i Przemek Krajewski mógłby rzucać. Ale nie szybko rzut, tak wyraźnie powinien. Chce się złamać. To taki prosty fał, żeby trzymać akcję, żeby Jurkiewicz teraz na środku, Rojewski, takie dobre, szybkie, mocne podanie. I znowu Michał Jurecki, ale tym razem dobrze interweniuje Szalić. Musimy być na to przygotowani, że ten bramkarz będzie odbijał sporo piłek. Broni z dobrą skutecznością, 36% w całym turnieju. I uwaga, Katarczycy, znowu czujnie. Oj, będzie jakaś kara, 2 minuty dla naszego zawodnika. I tym razem Michał Jurecki opuści plac gry. Rozejrzał się teraz Karol Bielecki. Tutaj obrócił się do tyłu, rozłożył bezradnie ręce. Za co ta kara? Za co to wykluczenie? Panowie sędziowie jednak są nieubłagani. Był w powietrzu malarz w takim momencie. Odepchnięcie rywala, tak jak to zrobił Michał Jurecki. Tutaj jest podstawa do wykluczenia na 2 minuty. Starali się chyba znowu lewym skrzydłem grać Katarczycy, bo to już im dawało bramkowe efekty. Obrona polu, odbiła się ta piłka po rzucie Kapota od poprzeczki, ale jeszcze bronił reprezentant Polski pol bramkowy. Będzie rzut karny przy piłce Malarz. On chyba będzie egzekutorem, nie? A rzuca Kandowa, on jeszcze 2 lata temu był w reprezentacji do lat 21 na Mistrzostwa Świata w Bośni, tak jak wspominałem. Ciekawa decyzja. W naszej bramce był Piotr Wyszomirski, ale nie udało mu się obronić tego rzutu karnego. Sławomir Szmal wraca do naszej bramki, a Polacy spokojnie prowadzą. Cały czas jest 8-7, ale oni pamiętają o tym, że muszą zbudować bramkową przewagę, bo w końcówce spotkania naprawdę wiele rzeczy może się zdarzyć i tylko bramkowa przewaga naszej reprezentacji może dawać komfort do rozgrywania spokojnie kolejnych akcji. Michał Daszek, Rojewski, zbiegł tu troszeczkę na środek, ale nasi grają przecież teraz w osłabieniu. To jest trudna sytuacja. Szybko teraz zamarkował rzut Przemysław Krajewski. Sędziowie jeszcze nie sygnalizują, już sygnalizują grę po zewnątrz. Trzeba będzie rzucić. Niedokładnie, niecelnie. Niestety, musimy wracać. Straciliśmy piłkę i szansę i okazję. Przestrzelił Krajewski, teraz muszą się nacisnąć w obronie. Wciąż jeszcze przez 50 sekund. Gramy w osłabieniu. Markowicz. Markowicz, oni tutaj najczęściej rozgrywają między sobą tę piłkę. Teraz Markowicz przedzierający się przez nasze szeregi obronne. Nietypowa jedynka na jego koszulce. Rzadko się zdarza, aby z numerem 1 w reprezentacjach kraju grali zawodnicy rozgrywający. Ale tak tutaj został właśnie ten zawodnik doceniony. No i jaka będzie decyzja sędziego? Podskoczyli teraz nasi rezerwowi, sugerują, że nic tutaj takiego strasznego się nie wydarzyło. Popatrzmy na powtórkę, że nie powinno być wykluczenia. Ale sędziowie tak pokazują. Kara
Katarczyków, Valero Oliveira teraz pokrzykujący coś do swoich zawodników. On zupełnie się tym nie przejmuje, że sędziowie tutaj wykluczają naszych graczy. Wreszcie ci brawa na ataku! Kapot popełnia teraz fatalny błąd i teraz piłka w posiadaniu naszych reprezentantów. Dobrze, jeszcze 10 sekund i jeden z naszych wykluczonych pojawi się na boisku, więc będziemy grali w pięciu. Sławomir Szwan jeszcze się dogrzewa, jeszcze tutaj robi te pajacyki. Państwo tego nie widzicie, a nasi chłopcy już w piątkę. Jest Michał Jurecki na boisku, on teraz na środku. Syprzak tutaj podbiegł do Jurkiewicza. Syprzak próbuje wypracować tutaj troszeczkę miejsca, aby któryś z naszych rozgrywających mógł rzucić z dystansu. Ale świetnie teraz przesuwają się w obronie Katarczycy. Nie pozwalają Polakom tutaj rzucić. Jurecki, Jurkiewicz i jest bramka. Brawo, brawo Jurkiewicz. W tak trudnej sytuacji, kiedy gramy w osłabieniu, rzucamy gola Katarczykom. To jest ważny moment. Cały czas utrzymujemy bardzo wysoko, wysoki procent skuteczności. Tylko nie daleko jest Krajewskiego wcześniej. To nie zakończyło się dobrze, prawda? Świetnie rzuca Kapot w taki niesygnalizowany sposób. Nasi obrońcy mają tutaj problemy, aby go powstrzymać. Widzieli Państwo też zawodnik na pozycji kołowego. Zrobił mu dużo miejsca i to wykorzystał Rafael Kapot. A zatem znowu tylko bramka przewagi naszej reprezentacji. Jeszcze 29 sekund, gramy w osłabieniu. Jurkiewicz do Jureckiego. Jurecki pokozłował piłkę. Michał Daszek tutaj bardzo aktywny, oddaje do Jureckiego. Jurkiewicz może będzie podanie do Krajewskiego. Było, ale bardzo niedokładne. Tracimy piłkę. Strata, dopiero druga w tym meczu. Dobrze, nie powinno być ich za wiele, ale muszą też Polacy być bardzo skoncentrowani. Malarz! Dogrywał teraz na prawe skrzydło, ale tam nie było decyzji do rzutu. Memisewicz nie poszedł do linii 6 metra. Piotr Grabarczyk jest już na boisku w obronie. Gramy w komplecie. Ustawić teraz obronę. Spróbować zablokować rzut. Albo jakiś przechwyt by się też nam przydał. Rozglądają się teraz Katarczycy. Grają swoją ustaloną akcję. Kapot dobrze tutaj wypychany przez Grabarczyka. Nie ma rzutu. Sędziowie sygnalizują grę pasywną. Teraz wytrzymać. Bartosz Jurecki aktywnie w obronie. Przybił piątkę teraz nasz prawoskrzydłowy Michał Daszek. Będą rzucać, uwaga, Kapot! Nie ma bramki! Dobrze, Polacy w obronie. Szkoda tylko, że ta piłka wciąż w posiadaniu rywali. Tak, jest zaczął z boku. Katarczycy cały czas gra pasywna jest sygnalizowana. Markowicz już rozpoczął. Podanie do Vidala. Vidal już robi mu miejsce. Piłka do Vidala. Markowicz nie trafił! Fatalnie podłuje gwiazdę reprezentacji Kataru, a my mamy piłkę i wielką szansę, aby wyjść na dwubramkowe prowadzenie. Tylko trzeba rozegrać skuteczną akcję. Piotr Grabkowski, który tak doskonale spisywał się w meczu z Chorwacją, który rzucił tak ważne bramki, miał świetną skuteczność, teraz jest na boisku. A Michał Jurecki ustawia się na środku rozegrania. Grabkowski. Jurecki pokazał kolegom, co będzie grane. Tutaj próbował wbiegać Krajewski, ale byli czujni, przygotowani na to obrońcy reprezentacji Kataru. Grabkowski faulowany. Co pokaże pan sędzia? Uciekł tam, uciekł ma brud. Sędziowie najpierw pokazują, aby wyczyć boisko, ale zdaje się, to się skończy bez kary. Tutaj był w kontakcie boiskim, cały czas reprezentant Polski w ten sposób został odepchnięty przez Babruka, stąd nie ma wykluczenia dla rywalów. Kamil Syprzak, już zaczynamy. Rojewski, ach, przydałby się taki rzut z biodra i rzut, który da nam kolejną bramkę. Popatrzmy, Jurecki, Grabkowski, szybko do Rojewskiego. Rojewski zbiega do środka, piłka krąży z lewej na prawą stronę i odwrotnie. Znowu gwizdek sędziego, znowu piłka w posiadaniu Polaków, ale na razie nie za bardzo są karani reprezentanci Kataru. Żółta kartka, kibice od razu buczeniem i gwizdami podsumowali decyzję arbitra. Żółtą kartkę dostał Mabrut, to jest niezwykle rosły, twardy obrońca, ale uwaga, to jest też jeden z najlepiej przechwytujących piłkę zawodników na tym turnieju. On nie rusza do kontry, ale potrafi doskonale tę kontrę uruchomić.
Kozielski do Syprzaka, Syprzak do Rojewskiego, Hrabkowski, nie ma tutaj miejsca, aby oddać rzut. No jak tak dalej pójdzie, to za chwilę sędziowie pokażą grę pasywną naszych reprezentantów. Trzeba coś rzucić, tak jak teraz! Doskonale, doskonale! Znowu Michał Jurewski! Jaka to forma naszego zawodnika! Proszę spojrzeć, gołębie serce tego gracza, ale ile dynamiki i ile siły i mocy w tych rzutach! 10-8 prowadzą Polacy! 5 bramek, wrócił Michał Jurewski, połowę do gołębi polskiego zespołu! Kapot, Malasz, Kapot, tutaj Polacy wysoko teraz w obronie, nie da rzucić, nie da rzucić, piłka w posiadaniu naszych rywali. Patrzę, że nie ma na boisku Żarto Markowicza, tego najskuteczniejszego gracza, mam 3 próby w dzisiejszym meczu, żadnej bramki, zastąpił go doświadczony Francuz, mistrz świata z 2013 roku, Bertrand Romanet, numer 7. Znowu przerwa, znowu trzeba wytrzeć podłoże. To też taki czas na chwilę wytchnienia dla naszych obrońców, którzy bardzo ciężko pracują, wykonują tytaniczną pracę, aby nie dopuścić rywali do linii 6 metra, aby Katarczycy nie rzucali nam tych bramek. Na razie jest nieźle, prowadzimy proszę Państwa 10-8. No i teraz znowu trzeba powalczyć. Dobrze teraz Hrabkowski, nic tutaj złego nie było. Jest powstrzymany Katarczyk. No i brawo, brawo, brawo Polacy. Teraz o czas, o przerwę poprosił trener reprezentacji Kataru. Chce Valero Rivera porozmawiać ze swoimi zawodnikami. Oto Valero Rivera, czyli mistrz świata z poprzedniego mundialu, który prowadził reprezentację Hiszpanii. Teraz poproszę do punktu finału. Zgodnie marzenia gospodarzy. O to sobie podróżmy tutaj zapewniony. 5 lat pracował w Hiszpanii. 22 lata. Nasi chłopcy już gotowi do rozpoczęcia gry. Nie mieli sobie niczego do powiedzenia. Na razie dobrze gramy w tym półfinale. Słowa uznania dla naszych zawodników, ale jak długo jesteśmy na takim poziomie w obronie zagrać? Zobaczymy. Katarczycy spróbują rozegrać teraz swoją akcję, ale widzieli Państwo, że w tych ostatnich sekundach mieli problemy, aby dojść do pozycji rzutowej. Zobaczymy, czy to wejście Bertranda Łane coś da, czy coś zmieni. On teraz na pozycji prawego rozgrywającego w swojej ekipie. Kapot, Łane właśnie kupnął jak zarmatu i zaskoczył Sławomira Szmala. Szkoda, że ta piłka nie wpadła do bramki rywali. I szybko wznawiają grę teraz Katarczycy, jakby troszeczkę przyspieszyli tempo rozgrywania swojej akcji. Nasi rezerwowi pokazują chłopakom w obronie, podnoście ręce w górę. Blokujcie tutaj cały czas Katarczyków. Zwolnili troszeczkę tempo tej akcji. Malasz, Kapot i znowu bramka i się celi z 10-10. I co zapracowane miejsce dla Kapota tutaj dzisiaj. Świetną postawę w meczu z Rosją, więc liczymy na to, że Piotr teraz wspomoże drużynę. Bramkarz, jego dyspozycja, mówiliśmy już to Państwu kilkakrotnie. To jest klucz do sukcesu, do zwycięstwa! I znowu piękna bramka Michała Jureckiego! Jak on dzisiaj rzuca! Jaki jest dokładny i precyzyjny! Brawo, brawo Michał Jurecki! To jest jego koncept! Szósta bramka w 7 rzutach, a w samo okienko Szaryk spojrzał tylko bezradnie i wyciągnął piłkę z siatki! Dzidziusz ostudził teraz na chwilę zapędy Katarczyków, ale oni już konstruują znowu kolejną akcję! Zostawiliśmy teraz na kole jednego z Katarczyków i niestety tracimy bramkę. Hasan Alla znowu oszukał naszych obrońców. Mają szerszy repertuar zagrań. Katarczycy, tu nie można się sterować meczami. Ta gra była dosyć jednostronna. Wściga się Wigner, no ale wracamy teraz do gry.
jeszcze raz na pozycji środkowego rozgrywającego. Jeszcze jakaś przerwa, jeszcze będzie wytarcie podłoża. Mariusz Jurkiewicz podchodzi teraz do Rojewskiego, coś tam z nim ustala. No i czekamy na dobrą akcję naszego zespołu. Mariusz Jurkiewicz debiutował w naszej reprezentacji w 2002 roku. To był mecz z Norwegią zakończony remisem 26-26 przez wiele lat grający w Hiszpanii. Bardzo ceniony, uniwersalny przede wszystkim zawodnik. No i dziś ma poprowadzić też naszą reprezentację do zwycięstwa. Jurkiewicz nie może tutaj podać. Dobrze odcinani są nasi gracze przez rywali. Nie mamy teraz swobody. Troszeczkę utrudnione zadanie. Jurkiewicz ze swobodą poszedł sam do końca, ale piłka nie wpada do siatki. Szalić teraz dobrze broni. Nie broni w ogóle Stojanowicz. Szalić już ma trzy udane interwencje. Już pora tej sytuacji. I to jest moment, w którym Katar ma szansę na to, aby po raz pierwszy w meczu odjąć prowadzenie. I teraz nasza obrona musi być mocno skoncentrowana. I już Katarczycy. Alla tutaj przebiegał, próbował namieszać nam troszeczkę tam na środku obrony. Sędziowie gwizdkiem przerywają tę akcję. Dobre wyjście Cyprzaka, już się zmienili. Już jest na pozycji numer 3 w obronie Grabarczyk. A te wyrwali na pozycji kołowego Denali z numerem 41. Za dużo miejsca, za dużo swobody. Nie można zostawiać takich dziur w obronie, bo to po prostu źle się skończy. Katar obejmuje prowadzenie meczu 12-11 dla reprezentacji Kataru. A bramkę rzucił kawałek Malasz, czyli kolejny zawodnik w tej młodej fali. Też grał zabiegu na mistrzostwach świata, która 21. Wszyscy skończył 23 lat. Co ciekawe, Malasz po meczu z Brazylią miał pewne problemy, stracił przytomność, bo w szpitalu Polacy tracą w prosty sposób piłkę. Niepotrzebne są te straty, trzeba się ich wystrzegać. Ale Malasz już doszedł do siebie i teraz gra jak natchniony. Dobrze, Piotr Wyszomirski, dobra interwencja naszego bramkarza. Ona nie będzie zaliczona, ale ważne, żeby mieć ten kontakt z piłką, po rzucie gra dla Katarczyków. Benali, Tunezyjczyk jest teraz na kole. Alla znowu pobiegł na pozycję drugiego obrotowego. Uwaga! Cóż za bramka, rozstrzela się teraz Żarko Markowicz. Niedobrze. Przepraszam, to był ten z siódemką, Bertrand Romane. On przecież zmienił Markowicza i trafił, a teraz nasi gracze. Nie ma faulu, sędziowie w ogóle nic nie pokazują. Polacy muszą szybko wracać do obrony. Dobrze, to też wszystko robił Jurkiewicz. Uciekł tutaj Romane, tylko że rzut był niecelny. Wielka szkoda, ale najgorsze jest to, że rywale teraz wychodzą na dwubramkowe prowadzenie. Oderwali się teraz kibice reprezentacji Kataru, również ci hiszpańscy, którzy są tutaj opłacani przez Katarczyków i oni, kiedy Katar gra, dopingują tę reprezentację. Jest bardzo głośno. Polacy mają teraz trudne momenty, ale liczymy na to, że te trudne momenty zostaną przełamane. Teraz mieliśmy trochę szczęścia, brak precyzji i dokładności w rzucie rywali. Trzy bramki rzędu rzucili Katarczycy. Polacy w tym momencie 4 minuty bez rzuconego gola, ale te poprzednie bramki, bo przeważnie polegaliśmy na akcjach Michała Jurskiego. On z 5 ostatnich bramek rzucił aż 4. Na razie nasi reprezentanci nie mieli okazji, aby egzekwować rzuty karne. No wtedy na pewno pojawi się Bartosz Jurecki. Na razie odpoczywa Cyprzak. Przepycha się teraz tam na środku przy linii 6 metra. Niedokładne podanie teraz do Rojewskiego, do Daszka i szaleją ze szczęścia katarskie kibice. No i mam wrażenie, że trochę ułatwiamy teraz grę Katarczyków, popełniając sporo błędów. Nie było ich na początku. Teraz Polacy strat mają już 5. Ruane świetnego gola rzucił przed kilkudziesięcioma sekundami. Malasz na razie sarka. Pod uwaga! Dobrze teraz Wyszomirski, ale piłka w posiadaniu rywali. Niestety nie było tam żadnego z polskich reprezentantów, aby tę piłkę zgarnąć. Był za to Malasz. I znowu Katarczycy. Malasz wychodzi teraz do kapota. Nasz reprezentant, jest szansa na kontratak. Spokojnie Jurkiewicz, tak jak z Chorwacją. On na koniec tamtego meczu trafia po takim kontrataku. Jest 12 bramka. Jeszcze raz Jurkiewicz, 12 bramka, to był ważny moment.
12 sekund do końca tej pierwszej połowy, pozostaną 4 minuty. Przydałoby się dogonić z tym wynikiem rywali. Karol Bielecki chyba pojawi się na boisku. Już dostał dyspozycję od Michaela Biglera. Już Karol idzie i zaczyna się rozgrzewać. Na razie jeszcze jego koledzy muszą powalczyć. Mamy teraz w obronie Krawkowskiego. Mamy dwóch braci Jurecki. Oni na środku. Jest także Jurkiewicz. Uwaga, uwaga na tą siódemkę. Malarz przy piłce, ale sędziowie zatrzymują akcję gwizdkiem. Polacy teraz bardzo ciężko pracują w obronie. Chodzi o to, aby przetrwać ten atak, aby wymusić jakąś złą, błędną decyzję rywali. No a może sędziowie za chwilę pokażą grę pasywną? Nie, nie, nie pokazali, bo rywale znowu rzucają bramkę. Pojawił się Żarko Markowicz z jedynką, już zbiega, ale zrobił swoje. I trzeba uważać, jest jego pierwsza bramka. Do 12 dla reprezentacji gospodarzy tych 24 mistrzostw świata. A gwiazda z gospodarzami są w ostatnich 12 lat po raz 8, po raz 9, przepraszam, a wygraliśmy tylko raz z Niemcami w grupie tych wspaniałych dla nas mistrzostwach na 2010 roku. Potem czekaliśmy w finale. Poza tym walczyliśmy z mistrzostwach Europy, wygraliśmy z Szwajcarami i 5 porażek. Meksykańska fala na trybunach, Katarczycy sami zdziwieni, że są w stanie tak właśnie bawić się na dzisiejszym spotkaniu. Ale tutaj mobilizacja w Katarze na ten półfinał jest przeogromna. Wszyscy marzą o tym, aby ich reprezentacja, ta zaciężna armia, to zaciężne wojsko zagrało w finale o złoto. Polacy też o tym marzą i będą walczyć do upadłego, do samego końca. Już rozpoczęliśmy. Rojewski do Jurkiewicza. Karol Bielecki jest na lewym rozegraniu, ale już tam wyżej próbują grać w obronie właśnie w tym jego sektorze rywale. Czy dojdzie do pozycji rzutowej Karol Bielecki? Teraz Jurkiewicz, Bielecki na środku. Liczymy też na dobre asysty naszego bombardiera. Rojewski wypychany teraz przez Katarczyka. Idąc z wodem w prawo stronę, Rojewski szykując się do rzutu, musiał przekładać się piłkę do lewej. Rojewski znowu wyżej w obronie grają Katarczycy. Oni, Karol Bielecki teraz uderzony, spadły Karolowi okulary. Próba kontrataku. Dlaczego sędziowie nie zatrzymują tej akcji? Oby tam nic złego się Karolowi nie stało. Zobaczmy, może za chwilę zobaczymy tę sytuację. Wrócony tutaj przez Benelego. Żółtą kartkę otrzymuje Michael Wittler. Trzyma się w okolice szyi ramienia Karol Bielecki. Najgorsze jest to, że właściwie ani nasi szkoleniowcy, ani nasi zawodnicy nie mogą sobie za bardzo pozwolić na jakiekolwiek dyskusje i protesty, bo natychmiast są karani przez sędziów. Ta żółta kartka to tak na ostudzenie, na ochłodzenie emocji. Widzieli Państwo, jak korpusem wpadła Karola Benali. Za to za przypadkowe starcie, znów mamy ciężki moment w tym meczu. Przegrywamy z półkoli Katarczywice. No już za moment 2,5 minuty do końca pierwszej części spotkania. Malarz na środku, Lane z numerem 7, on teraz przy piłce. Dobrze teraz Bartosz Jurecki, wyszedł troszeczkę wyżej w obronie, ale grają Katarczycy prawą skrzydłem i rzucają na kolejnego gola. Niestety, niestety Katar prowadzi już 15 do 12. Mężczyzn już 100% powoli. Skuteczny meczu z Niemcami, tutaj też swoją pierwszą szansę wykorzystuje. Gramy teraz my lewym skrzydłem! Piłka nie wpada do siatki. Dlaczego? Przemysław Krajewski przymierzył, ale ta uderzyła w lewy słupek i cieszy się teraz Daniel Szaric. Ładnie tutaj Przemysław Krajewski zbiegł troszeczkę do środka. Naprawdę niewiele brakowało do szczęścia. Trzeba grać dalej, trzeba walczyć i nie rezygnować. Markowicz znowu z jedynką. Uwaga na niego, rzuci! Dobrze w obronie teraz grają Polacy. Jeszcze asekurował od tej piłki Piotr Wyszomirski, bo ta po odbiciu zmierzała do naszej siatki. Bardzo najważniejsze, nie ma także piłki, ale Katarzyna Rojewski.
zdążyli tam w obronie powstrzymać Andrzeja Rojewskiego Katarczycy. A już prawie dochodził do takiej czystej pozycji rzutowej. I od nowa muszą zaczynać biało-czerwoni. Jurkiewicz, dogranie do Bartosza Jureckiego! Marsz obrotowy, rzuca i trafia i pięknie jest 13 bramka. Bartosz Jurecki pokazuje teraz to kibiców francuskich. Pomóżcie nam dopingiem, pomóżcie brawami. Polacy rozrzuceni tutaj nie siedzą tak jak to bywało podczas niektórych meczów. Razem wspólnie jest jeden sektor tutaj blisko środka boiska, obok właśnie Francuzów, a później tam daleko, daleko pod sufitem tego obiektu kolejne setki kibiców w biało-czerwonych koszulkach. Więc ten doping dla naszej drużyny tutaj jest troszeczkę utrudniony. Marasz, uwaga! Kapot rzuci! Ach, jaka szkoda, że Piotr Myszomirski nie wybił tej piłki, a miał ją już przecież prawie, jak to się mówi, na widelcu. 16 do 13 prowadzą Katarczycy i ostatnie 20 sekund w pierwszej części połowy. Rzucić jeszcze 14 gola, zmniejszyć rozmiary porażki, dokończyć takich lepszych troszeczkę nastrojach tę pierwszą odsłonę spotkania. Rojewski będzie musiał pójść sam. Jurecki zatrzymywany, nie ma już czasu, ostatnia sekunda, trzeba będzie rzucić przy asyście bloku reprezentacji Kataru. Kto będzie tym rzucającym? Prawdopodobnie Kamil Sypszak, poczekajmy, nie może tutaj skoczyć w górę, musi mieć kontakt z podłożem. Sypszak, koniec tej pierwszej połowy, a zatem 16 do 13, Katar w półfinale prowadzi z Polską. Przemysław Krajewski miał dwie próby i oba rzuty były niecelne. Rojewski, Jurkiewicz, Michał Jurecki grać będą na rozegraniu. Kamil Sypszak na pozycji kołowego. Słabe 10 końcowych minut pierwszej połowy, które Polacy przegrali 3 do 8. Wtedy przestały padać bramki do naszego zespołu. Wtedy popełnili sporo strat. No i tak to się wszystko zakończyło od prowadzenia 10-8 dla naszego zespołu na 13 do 16. Niedużo tych rzutów także na bramkę Kataru. Raptem 19 to oznacza, że w wielu sytuacjach obrona Kataru przerywała nasze akcje na okolicach 9 metra. I na środku rozegrania w naszym zespole Jurkiewicz. Teraz Kamil Sypszak przebiega tutaj przed obrońcami reprezentacji Kataru. No wysoko Katarczycy teraz dochodzą w obronie, trzeba tam poszukać jakiejś pozycji na dole, w biegu na pozycję obrotowego Michał Daszek, słusznie Adam Wiśniewski też czeka na jakąś piłkę, ale bardzo aktywnie w defensywie zaczynają od razu Katarczycy. Wiśniewski wyda tę piłkę i doskonale trafia Adam Wiśniewski, pierwsza akcja, pierwszy rzut i od razu efektownie zdobyta bramka, troszeczkę zawiedziony teraz Szalicz. Piękny kontrujący rzut, tutaj Szalicz przesunął się w swoją lewą stronę, krótki ruch w samo okienko, spakował piłkę skrzydłowy ornament Wisły Płock. Rwane ten z siódemką pozostał na pozycji prawego rozgrywającego, Kapot właśnie do Rwane. Teraz nasi reprezentanci tam próbują odinać tego przebiegającego Malasza. Malasz zacięta, zażarta walka w obronie i znowu bramka dla rywali. Nie odbija tej piłki Piotr Myszomirski. Potrzebujemy bramki, potrzebujemy dosyć pilnie. Oczywiście to jest bardzo współpraca z obroną, aby również pomagać bramkarzowi dobrym blokiem, dobrym przesuwaniem się, ale bramkarz też musi parę interwencji od siebie dołożyć. Jurkiewicz do końca. Widzek sędziego, Polacy zaczną z linii 9 metra. Ciężko się gra już od tych pierwszych sekund naszym reprezentantom. Ta bramka rzucona przez Wiśniewskiego też tam troszeczkę nam szczęście dopisało. Spróbował rzucić teraz Rojewski. Jeszcze dobitka Daszka, ale nie ma bramki dla naszej reprezentacji. To najgorsze będzie to, jeżeli nasi zawodnicy nie będą wykorzystywali takich prezentów. Ale świetnie tutaj skrócił kąt, wyszedł do przodu bramkarz reprezentacji Kataru. Szalić od 6 lat w wielkiej Barcelonie. Znowu pojawi się ten Hamdon, który wykorzystał.
pierwszej połowie, tak jest. I Sławomir Szmal do bramki. No może teraz Sławomir Szmal będzie w stanie powstrzymać się rywala. Andon skręcił kostkę w meczu z Brazylią, ale później ten uraz nie okazał się na tyle poważny, by w ogóle nie uczestniczyć w grze. Ale widzą Państwo, on tylko wchodzi właściwie teraz jak na razie tutaj na takie sytuacje. Sławomir Szmal! Cudowna interwencja kasy, odbija tę piłkę. No i jest szansa, aby troszeczkę zmniejszyć rozmiary tej porażki. Sławomir Szmal potrzebował takiej interwencji, potrzebował takiego momentu, potrzebowała tego również nasza drużyna. Świetny siódmy rzut karny obroniony przez Szmala w jakichś szansach. Ryzałowa na koncie Stojanowi, bramkarz Kataru. Jurkiewicz do Rajewskiego. Oj, niewiele brakowało, a stracilibyśmy tę piłkę. Próba do grania do Cyprzaka. Cyprzak trafia w bramkarza rywali. Teraz Katarczycy wyprowadzają szybki kontratak, ale nie. Spokojnie wstrzymuje teraz tę akcję Mabruch. On się zmienia z Malaszem. No i teraz znowu ta sama trójka rozgrywających. Malasz na środku, Kapot na lewym rozegraniu i Ruane na prawej stronie. Znowu dużo ruchu. Hasap biegł tutaj na pozycję drugiego obrotowego. Przesuwają się teraz Polacy w obronie. Adam Wiśniewski czujnie pilnował tutaj Niselicza. Sławomir Szmal znowu po kolany. Znowu było za dużo miejsca, za dużo swobody. I trochę to zawarło. Cztery bramki przewagi reprezentacji Kataru. No taka przewaga będzie ciężka do odrobienia. Przekonali się przecież o tym reprezentanci Niemcy. Stracili sporo bramek i później już grając, spiesząc się i popełniając błędy, nie mogli odrobić straty. Tak, i byli podajmy go do przerwy na koniecach. Dokładnie tak. Popatrzmy. Malasz teraz trochę niedokładnie podawał, ale chwycił tę piłkę. Ładaj, teraz szansa dla naszych chłopaków, tylko utrzymać tę piłkę! Wyrwał piłkę teraz reprezentant Kataru. Coś nieprawdopodobnego. Taka była szansa, aby w sytuacji sam na sam spróbować rzucić bramkę, ale musimy już o tym zapomnieć. Wracał Malasz, wracał bardzo szybko. Nie tak łatwo tylko złamać, szybko przemierzyć tę przestrzeń. To wszystko było. O, widzimy. Ale dlatego Polacy zaczną grę i musimy teraz tę bramkę rzucić. Od czegoś zacząć to odrabianie strat. Michał Jurecki rzucił w tym meczu 6 bramek. Teraz była szansa, aby podwyższyć te statystyki, ale niestety reprezentant Kataru był bardzo szybki, walczył do końca, robił co mógł, aby przerwać tę akcję naszych reprezentantów. Adam Wiśniewski przebiega, Jurkiewicz do Jureckiego, Jurecki do Rojewskiego. Rojewski rzucił, ale znowu broni bramkarz reprezentacji Kataru. Nabijamy Szaliczowi teraz statystykę, sporo rzutów wprost w niego. I to już jest jego siódma interwencja i w tej chwili ma 50% skuteczności obrot. Katarczycy prowadzą 4 bramkami. Biega teraz z jedynką na prawe rozegranie Żarko Markowicz. On teraz dostaje piłkę od Kapota. Kapot, Malasz, Kapot i Markowicz. To jest ta trójka rozgrywających. Malasz do Markowicza. Markowicz tutaj miał problemy, ale dostrzegł swojego partnera na kole. Nie tego. Nie wiem dlaczego tak zostawili rywala z taką swobodą. Nasi reprezentanci, proszę spojrzeć, nie miał żadnych problemów, aby dokończyć tę akcję i Hasap Allah po raz kolejny trafia w tym meczu. Wyszedł ze sobą Grabkowski, stracił tę równowagę, pojawiła się luka wykorzystana przez Hasapa Allah. Benali z numerem 41 w obronie Katarczyków, Polacy, Rojewski teraz na środku, dogrywa piłkę do Bartosza Jureckiego. Ta piłka do niego nie dotarła. Wicek sędziego, a Katarczycy nakręceni, grają teraz jak natchnieni, jeszcze dodatkowo się mobilizują, jeszcze do siebie pokrzykują, bo czują, że są na dobrej drodze do zwycięstwa w tym półfinale. 46 sekundy w tej połowie, Adam Wiśniewski rzucił bramkę i od tego momentu przez 5,5 minuty nie potrafimy pokonać Szalicia. 6 minut i 4 sekundy drugiej połowy.
się na czas. Przegrywamy 14-19 i najwyższa pora, aby rozpocząć taką mozolną, konsekwentną pracę w odrabianiu straty do Katarczyków, bo później w końcówce będzie to już bardzo trudne do zrealizowania. I Polacy, Bartosz Jurecki teraz przebiega do Michała. Michał miał tutaj troszeczkę miejsca, podszedł Sypszaka i Kamil Sypszak faulowany, będzie rzut karny dla naszej reprezentacji. I to jest pierwszy rzut karny dla naszego zespołu w tym meczu. W ostatnich meczach 100% skuteczny z 7 metrów Bartosz Jurecki. Oby teraz podtrzymał tę serię. Jeszcze tam plama polu bramkowych, którą pokazuje Adam Wiśniewski. Może po tym rzucie karnym Bartosza Jureckiego będzie czas na to, by ją wytrzymać. Jurecki, Jurecki, drugie tempo, jest bramka dla Polski. Czekaliśmy na tego gola, rzutu karnego dla naszej reprezentacji. No i teraz to może będzie taki sygnał, taki impuls, aby się poderwać. Bartosz Jurecki jeszcze prosi kibiców o doping, o pomoc. To jest niezwykle potrzebne, ale tutaj większość to kibice reprezentacji Kataru i musimy z tym się pogodzić, musimy grać w takich warunkach. Katarczycy. Jest znowu Markowicz na prawym rozegraniu. Markowicz przy piłce. Szuka tam Kapocz. Szmaluch bija piłkę. Dlaczego jej nie przekręciliśmy? Ta znowu w posiadaniu reprezentantów Kataru. Malowy dreszczyk, to był dobry znak na interwencja Sławka Szmala. Malasz. Markowicz. Malasz. Markowicz. Dobrze wychodzą teraz w obronie Polacy. Rywale się mylą. Mamy szansę szanować piłkę. Nie popełnić jakiejś głupiej straty. I teraz dobrze Jurkiewicz rozpędza się, rzuci. Jest gol dla Polski. Dwie bramki rzucone w przeciągu kilkunastu, może 20 paru sekund. Bardzo dobrze zagrali teraz Polacy. Wisiał Jurkiewicz. Proszę popatrzeć, jakby sami jakby już potrafił latać. I to minął ten blok obok nogi. Wysiał pierwszą piłkę w bramce. Dwie bramki odrobione. Było 5 bramek przewagi Katarczyków, teraz już są tylko 3. 19-16 prowadzą rywale. Patrzmy, jak gramy teraz w obronie. Oj, oj, tu ze zwodem. Oj, wykluczenie naszego zawodnika. Jakieś spięcie, jakieś starcie. Bartosz Jurecki, kara 2 minut. W takim momencie to niepotrzebne, niedobrze, ale musimy się z tym pogodzić. Gramy w osłabieniu. I tu wydaje mi się, jest najbardziej kontrowersyjna decyzja. To nie było takie zamknięte objęcie i zbyt długie, zbyt porczywe. To jest podstawa do kary dwuminutowej. Bartek Krępej na tym turnieju czysto. Ostatnią karę, jedną z dwóch, jakie dostał na tych mistrzostwach świata. Zarobił z Rosją, a więc na to temu. Zresztą, proszę Państwa, nasza reprezentacja tutaj jest bardzo wysoko w rankingach fair play. Rzadko się zdarza, bo teraz czujnie w obronie Adam Wiśniewski przerwał to podanie na prawe skrzydło do Menisewicza. Ale my ciągle gramy bez jednego zawodnika. To jest trudna sytuacja ze zwodem. Nie broni teraz Sławomir Szmal. Trafia za to Żarko Markowicz. I znowu 4 bramki przewagi reprezentacji Kataru. Burgozio już tutaj miał trochę więcej miejsca. To jeszcze też nie było łatwe. Tylko rzucenie, ale doskonale rzucił Żarko Markowicz. Druga bramka na tym turnieju z Draganem Galiciem. Pewnie będzie się pić o zmianę najlepszego strzelca mistrzostw świata. Zdobyć bramkę w osłabieniu, to jest nasze marzenie, ale nie będzie łatwo. Jurecki do Wiśniewskiego, wyszli teraz przed linię 9 metra w obronie reprezentanci Kataru. To są te taktyczne ustalenia z trenerem Valero Rivero. No i Michał Daszek ładnie przekazał tutaj piłkę do końca.
ale najgorsze, że my tracimy piłkę i musimy wrócić z powrotem do obrony. Procent skuteczności naszego zespołu spadł do 59. Oczywiście to jest trudna obrona. Tu trzeba szukać jakiegoś wariantu, wygranego pojedynku. Poszedł odważnie, Michał Daszek, może nawet troszkę za odważnie, gdy nie miał aż tak klarownej sytuacji, ale grając w pięciu, no to wiadomo, że jest to znacznie, znacznie cięższe. Benali, który ucierpiał w tym starciu, zmienił się teraz, biega na boisko, Vidal już jest tam obok naszych obrońców, no i grają Katarczycy. Uwaga, Malaszak jak dograł teraz piłkę na skrzydło, skoczył jeszcze, wyszedł do przodu Sławomir Szmal, ale nie był w stanie tego obronić. Hasan Alla znowu pokonuje naszego bramkarza i my znowu tracimy do Katarczyków 5 bramek. Oraz rzadko grają do tej strony, pozwalamy na to Katarowi, a oni rozszerzają swoją grę, dają przewadze. Hasan Alla, 4 bramki i w tym meczu 100% skuteczność tego zawodnika. Adam Wiśniewski, jeszcze 2 sekundy i będzie wygrali w komplecie. Ach, jaki cudowny rząd! Brawo, brawo, brawo! Teraz Michał Jurecki, rzut z podłoża, od razu zaskoczył tym rzutem bramkarza rywali. Rzut ma bramka Michała Jureckiego, pierwszy od dłuższego czasu, ale teraz ważne jest to, aby Polacy przypomnieli sobie, jak grali w obronie z Chorwatami, ze Szwedami, jak to było skuteczne. W tej chwili 21 bramek. Katarczycy w obronie teraz Krakowski, uwaga, Piotr Grabarczyk powstrzymujący teraz rywala, ale sędziowie nic tam złego nam nie pokazują. Tylko rzut wolny i wznowienie z linii 9 metra. Popatrzmy, jak to wszystko wyglądało. Bertrand Luane był tym, który legł tutaj na boisku, ale wszystko już jest w porządku. Czeka na podanie od Malasza albo któregoś z innych swoich kolegów z drużyny. Ładne. Wyżej, wyżej teraz wyszli w defensywie nasi reprezentanci. Dobrze, czujnie w obronie. Brawa dla Grabarczyka. Ale wytrwać teraz, bo sędziowie powinni niebawem pokazać grę pasywną naszych rywali. Wtedy będzie szansa, oni będą musieli rzucić. Nie popełnić tylko błędu. Jeszcze kolejne sekundy uciekają. Czekamy na sygnalizację gry pasywnej Katarczyków. Uwaga! Niedokładny rzut, Sławomir Szmal. Szybko wstawiamy teraz naszą akcję. Jurkiewicz się rozgląda, ale my w tym czasie dokonywaliśmy zmian. Kamil Sybrzak już na obrocie. Popatrzmy, Krawkowski zatrzymywany przez dwóch Katarczyków. Trafił Ruane, to jest dla nas szansa. Ale to jest uporczywe chronienie tego wyniku. Tam jest potrzebna seria udanych akcji. Proszę Państwa, to jest chyba ten moment, ta nasza szansa zdobyć jedną, dwie bramki grając w przewadze. Tego byśmy sobie bardzo życzyli. Karol Bielecki wchodzi na boisko, zamienił dwa słowa z Jurkiewiczem i już rozpoczynamy swoją akcję. Michał Darczyk biega na prawe skrzydło, Rojewski na prawym rozegraniu, Rojewski, Jurkiewicz, Bielecki. To jest ta nasza teraz druga linia, a na lewym skrzydle na Wiśniewski. Popatrzcie, Karol Bielecki! Tak! Czekamy na ten swojego gola. Może to będzie ten nowy impuls dla całej drużyny. Walczymy, odrabiamy straty, oby tak dalej, panowie. 18-21. Teraz wytrwać w obronie, bo rywale grają jeszcze w osłabieniu przez minutę i 21 sekund. Przejąć piłkę, rzucić 19 bramkę. Będziemy bliżej z tym wynikiem. Bronić i dopuszczać do rzutu. Służaj do popełnienia błędu. Tak jest, mamy piłkę. Już kroki, już mamy szansę. Już powinni teraz Polacy to wykorzystać. I znów Karol Bielecki pojawia się na boisku. Zbiega Krawkowski, do miejsca Rojewski. Zwolniliśmy tempo tej akcji. Słusznie, trzeba ustawić, zagrać zespołowo. O to właśnie chodzi. Akcje indywidualne to nie jest najlepsze rozwiązanie. Karol Bielecki, wychodzą Markowicz, przed nim będzie mu przeszkadzać. Dobrze do Adama Wiśniewskiego. Łap piłkę, jeszcze nie. Nie, nie wiem, jak to się dzieje. Szalik dzisiaj odbija te piłki. Adam Wiśniewski teraz zrozpaczony. Miał dwie szanse, dwa razy rzucał. Cóż za podanie, cóż za asysta Bieleckiego do naszego lewego.
lewoskrzydłowego, ale bramki nie ma. Szczęśliwie dla nas po odbiciu piłki drugiej przez Szalicia wyszła za linię boczną. Jest piłka dla nas. 33 sekundy. Tamta szansa na 19 bramkę zmarnowana, ale już możemy budować następny atak. Jurkiewicz, Rojewski, Jurkiewicz i wychodzą wyżej Katarczycy. Bielecki! Broni Szalic do bitka! Dotknął podłoża, zresztą Jurkiewicz pokazał to sędzia. No i cieszą się Katarczycy, bo wytrwali, grając w osłabieniu. Wprawdzie nam udało się rzucić bramkę, ale potrzebujemy ich więcej. Tracimy na razie do rywali 3 gole, a za nami już 13 minut i 50 sekund drugiej części spotkania. Rivera teraz pokazuje Vidalowi, że za chwilę powinien pojawić się na boisku. Już w komplecie grają Katarczycy. Szmar bardzo czujnie w naszej bramce. Dobrze teraz Bartek Jurecki, ale trzeba pilnować obrotowego reprezentacji Kataru. Vidal już tam próbował przedrzeć się i rzucić w kierunku Szmara. Jest potężnie zbudowany, ciężko z nim wygrać tę rywalizację. Przez 3 mecze nie było to w składzie, ale z Austrią Niemcami grał na 100%. 6 prób i 6 bramek. Dobry blok Kiśniewskiego w tej próbie Denisewicza. Jest sygnalizacja gry, pasywna, uwaga! Coś nieprawdopodobnego. No jak tak będą przyznać Katarczycy, to naprawdę ciężko będzie robić te straty. Jurkiewicz sam wygrany. Próba tutaj podania do Bartka Jureckiego, ale pojawiła się gdzieś tam na linii ręka obrońcy reprezentacji Kataru. Na szczęście my cały czas w posiadaniu piłki, ale naprawdę coraz trudniejsza sytuacja naszej ekipy. Karol Bielecki jeszcze się obejrzał, coś tam mówi do sędziego. Jest już także Jurecki i Rojewski. Jest bramka Andrzeja Rojewskiego. Jest wreszcie, doczekaliśmy się na akcję. Słaby, dwa rzuty niezakończone bramką, dwie straty, jedną karę, ale jeśli wejdzie w ten mecz, to tak jak ze Szwecją, powinniśmy mieć z tego duży pożytek. A w spotkaniu z Chorwacją Andrzej Rojewski też grał z rywami. Miał świetne minuty, przeplatane troszeczkę słabszą grą. Może teraz zaczynają się te lepsze chwile dla naszego zespołu. Dobrze zablokowany ten rzut Katarczyka. Przytomnie złapał tę piłkę Sławomir Szmar. Spokojnie teraz Dziedziuś rozgląda się, do kogo podawać. Gaszek, Jurecki i Karol Bielecki. Pojawia się znowu na prawej stronie Andrzej Rojewski. Jest Daszek i Wiśniewski na naszych skrzydłach. Spojrzał teraz wymownie Karol Bielecki na Adama Wiśniewskiego. Może coś tam szykuje, będzie jakieś podanie. Tak też się stało. Karol Bielecki teraz na środku, ale odcinamy od podań. I gwizdek sędziego, zatrzymana akcja. Gramy trochę daleko, to trzeba bliżej już rozgrywać tej obrony. Iść trochę na kontakt. Jurecki. Sędziowie zatrzymują czas. Przepraszam bardzo, Jurecki od tej już znowu nerwowo zareagował. Mówili Polacy sami, nie możemy się dać sprowokować, nie możemy tutaj dawać pretekstów sędziom, chociażby żeby za niesportowe zachowanie się jakieś komentarze łapać w kary dwuminutowe. Bartek szybko się uspokoił, przepraszający gest, boisko już wygarne. Gramy dalej. Szalic w bramce reprezentacji Kataru uważnie przygląda się naszym zawodnikom i spogląda na tych graczy biało-czerwonych. Strzał, jak Szalic znowu broni! Niesamowita dyspozycja bramkarza rywali. Katarczycy wznawiają już swoją akcję. No i niestety, niestety, zamiast tych 20 bramek na naszym koncie wciąż jest 19, a 22 gole mają rywale. I oni teraz się nie spieszą. Katarscy kibice na stojąco, klaszcząc, tańcząc, krzycząc, zachęcają do gry swoich reprezentantów. Markowicz na prawym rozegraniu. Malarz na środku, bardzo niebezpieczny. Mniejszy, niższy zawodnik, ale niezwykle ruchliwy, dynamiczny. Sprawił nam już wiele problemów. 2 minuty kary. 2 minuty kary dla Bartosza Jureckiego. Nawet nie protestuje Polak za chwilę. Zobaczymy jeszcze raz, że to do Ruane. Tutaj ten atak wysoki, gdzieś na okolice szyi. Ukarany nasz zawodnik. Będziemy mieli znów kłopot. Gramy teraz przez 2 minuty, jest pełna w osłabieniu, a za nami już ponad 17 minut tej drugiej części spotkania. Wytrwać, przetrwać, dobrze, mamy piłkę, Daszek spokojnie.
żeby nie popełnić błędu, żeby tutaj się za bardzo nie pospieszyć. Teraz trzeba czuwać te sekundy, niech one upływają. Michał Daszek tutaj tak zamarkował swoje wejście na prawe skrzydło z piłką, ale Polacy dokonują jeszcze lotnych zmian. Pojawia się teraz na prawym rozegraniu Rojewski. Odcinany teraz Jurecki, Adam Wiśniewski. Gramy cały czas w osłabieniu, to jest trudna sytuacja naszej drużyny. Będzie rzut! Poprzeczka, coś niesamowitego, ale piłka dla Polaków. Zdecydował się bardzo trudny rzut Jurecki, ale dobrze to się wszystko skończyło. Znów wysoko wschodzi Hasanalda. Michał Jurecki, znowu indywidualna akcja naszego rozgrywającego. Karol Bielecki szybko do Rojewskiego. Rojewski oddaje do Bieleckiego, ale niedokładnie. Karol ma tę piłkę. Nie udało się Katarczycy w jej posiadaniu. Czas zatrzymany, jeszcze 50 sekund kary Jureckiego pozostało. Szkoda, szkoda, oczywiście ciężko było osłabienie, zwłaszcza jak Katarczycy przeszli tę obronę 5-1. Nie wiem, nadrywaliśmy, nie potrafiliśmy rzucić tej bramki. No i teraz trzeba się bronić. Wbiega na boisko Krawkowski, on stanie w obronie obłot Piotra Grabarczyka. Mamy też Jureckiego, Wiśniewski i Daszek. To jest ta piątka biało-czerwonych, która jeszcze przez 35 sekund gra bez jednego gracza. No i uwaga, co zrobią teraz Katarczycy? Rzut, jest bramka dla reprezentacji Kataru. Tak to się musiało skończyć. Znowu 4 bramki przewagi. Wielka, wielka szkoda. Byliśmy już przecież naprawdę blisko, ale teraz trzeba zacząć pracę od nowa. Kamil Syprzak pojawia się na boisku. Uwaga, aby nie stracić piłki. Szaleje tutaj teraz, przeszkadza nam Hasan Alla. Mamy jeszcze przez 7-6 sekund w osłabieniu. Trzeba poczekać, aż będziemy w komplecie. No i jest Szyba w naszym zespole na boisku. Michał Szyba teraz zmienia się piłką z Michałem Daszkiem. Adam Wiśniewski chwyt rywala i sędziowie zatrzymują grę. Zaczynamy z niej 9 metra! Nie ma bramki! Szalić jakimś cudem broni! Walczył jeszcze o piłkę! Daszek myli w jej posiadaniu! Bardzo dobrze! Jak pokonać Szalicza? Nieprawdopodobna skuteczność bramkarza reprezentacji Kataru i bramkarza hiszpańskiej Barcelony. 48%, 7 odbitych piłek, 11 odbitych piłek, przepraszam, 3, Jancie Sławka, 22%, 4 odbite piłki, żadnej udanej interwencji Piotra Ryszomirskiego, no to robi różnicę, tych paru bramek właśnie nam brakuje. Teraz w naszej bramce Sławomir Szmal. Jeszcze przerwa, czas oczywiście zatrzymany. Valero Rivera spogląda na ten zegar tutaj zawieszony pod sufitem, na tych wyświetlany na tych wielkich telebimach. I pewno marzy o tym, aby to już była 30 minuta tej drugiej połowy. My wręcz przeciwnie, chcemy, aby te sekundy biegły teraz jak najwolniej, aby Polacy mieli czas, aby odrobić straty. Faulowany nasz reprezentant, a Katarczycy cieszą się, bo są twardzi w obronie i nie do przejścia. Ustawili tę obronę, teraz była tema. Jurecki, nie wiem, uciekła mu ta piłka, jest bramka! Jest! O to właśnie chodzi, dostał w dłoni, ale bardzo mocno teraz piłką Szalić, uśmiecha się sam do siebie, bo jest troszeczkę zdziwiony, że ta piłka wpadła jednak do bramki Katarczyków, a zatem tracimy 3. 23 do 20, Katar prowadzi, proszę Państwa, to już się rozpoczęło, ostatnie 10 minut tego półfinału. Naszym marzeniem jest finał, jest awans biało-czerwonych, ale czy to jest możliwe? Będzie bardzo ciężko, powiedzmy sobie otwarcie, szanse oczywiście są, ale to Katarczycy na razie prowadzą. No i zagrajmy teraz dobrze w obronie. Michał Szyba na pozycji numer 1 po prawej stronie obrony, to oznacza, że tutaj postawiliśmy na rozgrywającego. Zobaczymy, jak ta obrona teraz będzie funkcjonowała. Malarz, on jest bardzo niebezpieczny, Grabkowski, mamy piłkę, teraz spokojnie, Szyba rzut! Zgadłe, brawo, Michał Szyba rzuca 21 gola! Cudownie nam się ta akcja teraz ułożyła! No i teraz pomóżcie, pokazuje Michał Jurecki do polskich kibiców zasiadających tutaj w tym polskim sektorze. Wstańcie z miejsc, pomóżcie nam! A oczywiście trener Rivera teraz prosi o czas, a to powtórka tego pięknego rzutu Szyby z kozłem i bramkarz reprezentacji Kataru.
meczu pokonany. Musimy Jacek zrobić dwie bramki. Jak to zrobić? Musimy szukać nowych momentów przy bramkarzu. Miałem okazję, jak wspominałem, komentować w Świdze. Zaczynają się prawdziwe emocje. Kto to wszystko wytrzyma? Już sobie potrafię wyobrazić, co dzieje się u Państwa w domach, kiedy oglądacie te mecze naszej reprezentacji. Spotkania, które są zawsze koordynatorami, są bardzo emocjonujące. No i popatrzcie, jak grają teraz Kartaczycy. To są najważniejsze momenty tego spotkania, tego półfinału. Wyżej znowu wyszli, dobrze w obronie teraz nasi reprezentanci. Grabkowski, bardzo dobrze, wysoko. Jest! Tak jest! Wykluczenie na 2 minuty reprezentanta Kataru. Jak
Świetnie zachował się teraz Michał Daszek. Szedł do końca, chociaż właściwie było widać, że nie będzie szans, aby zdobyć gola. Ale trzeba rzucać, iść do końca i sprowokować przeciwnika do faulu. I tak też się stało. Był ten niebiegu czarnak na biegnącego szybko rywala. Ukarany Hasama Alla. I teraz szalenie ważny moment. Bartosz Jurecki rzuci bramkę, by go wyznać przewagę. Bartosz Jurecki czy Szary? Troszeczkę, że ten czas nie był zatrzymywany, nie stawiali akcji reprezentanci Kataru, a sekundy uciekały, no ale już gramy teraz spokojnie. Wysunięty troszeczkę do bronie był przed chwilą Szyba. Wiśniewski bardzo czujnie spogląda, co zrobią rywale. Oj, zostawiliśmy, zostawiliśmy Katarczyka na wolnej pozycji. Remisewicz, jak można było do tego dopuścić? Przerwę prosi teraz Michał Wiber. Prosimy o przerwę i trener chce porozmawiać z naszymi zawodnikami. Teraz jakieś ostre wymiany zdań między Michałem Wiberem i Jackiem Będzikowskim. 27 do 24. Katarczycy prowadzą. My jeszcze zagramy w przewadze przez minutę i dwie sekundy. Niesamowicie teraz nerwowo robi się w tych ostatnich minutach. To już proszę Państwa, popatrzmy, 26 minut i 5 sekund drugiej części spotkania za nami. Mamy do odrobienia 3 bramki. Gramy jeszcze w przewadze, więc trzeba szybko rzucić gola. No i później te 3 minuty 55 sekund. Czy zapamiętamy je do końca naszych dni? Czy one przejdą do historii? Czy to jednak Katar będzie lepszy? Szalić prawie rzut Jurkiewicza, ale my wciąż w posiadaniu piłki. Gramy dalej, nie ma co się zastanawiać. Dobrze, Szyba z kątłem, doskonała akcja Polaków. 25 na naszym koncie i teraz jeszcze dwie bramki do odrobienia. Tak, 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 nie ma co się tutaj odciągać, tylko trzeba grać. I rywale zaczynają znowu swoją akcję. Adam Wiśniewski teraz indywidualnie spaceruje tutaj, przechadza się obok Żarko Markowicza, tak aby nie dopuścić tego prawego rozgrywającego reprezentacji Kataru do czystej pozycji. Dużo ruchu, jeszcze 16 sekund, gry w osłabieniu naszych rywali. Ręce w górę, panowie, nie puszczać! Jak można dopuszczać do takich sytuacji? Znowu 3 bramki do odrobienia. Jurkiewicz do Wiśniewskiego, znowu się zmierzył, nasi zawodnicy, gol! Coś nieprawdopodobnego, jak gra teraz Michał Szyba, rzuca jak na chwilę, bo tu nie ma nad czym się zastanawiać. Znowu dwie bramki do odrobienia, ale sekund, minut, do końca tego meczu coraz mniej, czy doprowadzimy do remisu? Dwie minuty, kary dla Katarczyka, zakończyło się to wymianą naszego zespołu 3 do 2, ale przy piłce Katar, 46 sekund. Ważny jest moment. Znów ta obrona musi tutaj popracować. Przechwycić piłkę. Maszyny, chodź po remisie. Łamę na środku rozegrania. Markowicz na prawej stronie. Próbował się naszą piłkę Jurkiewicz. Przebiega teraz Malasz na pozycję obrotowego. I znowu jest wolne miejsce. I znowu jest gol 29. Nie wiem, czy to nie jest gol. Rzuci i trafił! Jest 28 bramka, gol za gol! Ale proszę Państwa, sekundy uciekają, coraz mniej czasu. Zegar cały czas, tutaj sekundy są odliczane, a rywale oczywiście...
muszą przejąć piłkę. Jeśli nie uda się tego zrobić, będzie ciężko. Będzie naprawdę bardzo ciężko. Lublini są bardzo reprezentanci Kataru. Nie ma teraz piłki w naszym posiadaniu. Sędzia zatrzymuje czas. I o czas poprosił pana Olivera. I to jest trzeci i ostatni czas, jaki przysługiwał hiszpańskiemu trenerowi. Tak to jest w piłce ręcznej. Kiedy mniej więcej tyle czasu było do zakończenia spotkania z Chorwacją, Polacy prowadzili, no to byliśmy przekonani, że już Polacy tego meczu nie przegrają. A dziś, teraz patrzymy o tym, aby jednak udało się rzucić dwie bramki, aby jednak udało się odrobić tę stratę. Tylko czy to jest możliwe? Praktycznie na pewno tak, ale w teorii... Niesamowity mecz, odgrywa ten środkowy rozgrywający. Dopiero 23 lata, a już takie umiejętności. No i teraz czekamy na wznowienie tej akcji. Trzymajmy kciuki za biało-czerwonych. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że nasi chłopcy potrafią grać do końca, do ostatnich sekund, do ostatnich momentów. Jeśli tylko jeszcze jest czas, to będą walczyć. Ale co teraz się stanie? Poprzeczka i jaka będzie decyzja sędziego? Rzut karny dla reprezentacji Kataru. 29-27, no i tylko chyba cud może już nas uratować. Poszedł ten marsz tutaj do końca, wymusił faul. Jeszcze zawodnik katarski leży teraz na boisku, nie podnosi się z podłoża, ale Katarczycy jakby już przekonani o tym, że w dzisiejszym meczu zwyciężą. Proszę Państwa, dokładnie minuta i 31 sekund do końca meczu. Najważniejsza interwencja w tym meczu Sławka Szwana. To nic, że ma ten bilans z całego spotkania słaby. Najważniejsze, żeby teraz obronił ten rzut. I nie ten hand-down, a Żarko Markowicz rozsiany. Tutaj wyrodzy cały czas udział w meczu. Staje naprzeciwko Szwana. Markowicz, drugie tempo. Bramka dla Kataru, 30-27. I Katar chyba awansuje, proszę Państwa, do finału. Jeszcze Polacy grają od razu szybko. Jeden na jeden, bo inaczej nie da się tutaj już tego odrobić. Nasi zawodnicy już ruszają do indywidualnego krycia. Teraz Adam Wiśniewski pilnuje Markowicza. Przejąć piłkę, rzucić jeszcze bramkę. Może wtedy coś da się zrobić, ale sprytnie rozgrywają te akcje teraz reprezentanci Kataru. Czy popełnią jakiś błąd? Piłka dla nas. Gramy teraz Polacy, spokojnie. Jeszcze jest trochę czasu. Trzeba tylko rzucić. Jest napad tej piłki, to już jest koniec, to już jest final dla Kataru, musimy się z tym pogodzić. 31-28, w heroiczny sposób próbowaliśmy rozegrać końcówkę tego meczu, było nawet blisko, ale kończy się to niestety wygraną Kataru. Jest 29 bramka dla Polski, ale to Katar prowadzi 31-29. Ostatnie 11 sekund tego półfinału. Polska nie zagra o złoto w Katarze. O ten złoty medal będzie walczyć reprezentacja Kataru, która zwycięsko kończy ten półfinał. 31-29. Katarczycy całują boisko, szaleją ze szczęścia, a nasi chłopcy załamani, pokonani i wściekli, że nie udało im się wejść do tego upragnionego finału, do tego drugiego finału w historii piłki ręcznej w naszym kraju. Bohater tego meczu, jeden z bohaterów, ma los, mówił przed tym spotkaniem, jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby się obudzić, lecimy, ciężko nas będzie zatrzymać, polecieli, jak miało się wykonać do finału. Szkoda tego meczu, który prowadzi Polacy 10-8, to są znów ironiczne obrazki dla sędziów, ale no nie wiem, było kilka drobnych decyzji, z którymi można się było nie zgodzić, czy one zadecydowały o tym.
chyba boli naszych graczy to, że sędziowie nie dostrzegali przewinień rywali. I to jest takie najbardziej bolesne, bo oczywiście w wielu sytuacjach widzieliśmy obrazki, widzieliśmy powtórki, były faule naszych zawodników, ale każdy taki faul, każde takie wykroczenie było surowo karane. Nie da się tego ukryć. Natomiast rywale tych kar zbyt wiele nie nazbierali. No i czekamy teraz na nagrodę dla najszybszego zawodnika. Być może będzie nim Szarić. Zobaczymy. Świetnie przecież bronił. Odbijał te najważniejsze piłki. Na troszeczkę bramki dzisiaj zabrakło. To jest historyczna chwila. Kadra awansują do czwórki. Już i tak był pierwszym zespołem z Azji, który przyjdzie w czwórce znalazł. A teraz staje się pierwszym zespołem, który spoza Europy, który zdobędzie medal mistrzostw świata. Tak jak mówiłeś, Daniel Szarić, poklaski wady. Osobiście przez Emila Kadra. A zatem, proszę Państwa, biało-czerwoni muszą teraz zebrać się w sobie, skupić, odpocząć i zagrać mecz o brązowy medal. Jeszcze z medalem mogą wrócić do kraju. Zmierzą się w tym spotkaniu albo z Hiszpanią, albo z Francją, bo to jest ta para, która zmierzy się dzisiaj tutaj w tej hali o awans do wielkiego finału. Przegrywamy ten mecz po heroicznej walce. Ale jednak Katarczycy byli w stanie utrzymywać tą swoją przewagę, którą mieli. Polacy grali z rywami, doganiali, było blisko dwie bramki straty, a później znowu ta przewaga Katarczyków była większa. Tutaj jeszcze tej ostatniej akcji Sławomir Szmal nie miał innego wyjścia. Wybiegał daleko do przodu, chciał przejąć to dalekie podanie rywali i naprawdę niewiele brakowało. Ale jednak to Katarczyk szybciej wystawił dłoń, sięgnął po piłkę, rzucił jeszcze bramkę i załatwił sprawę awansu swojej reprezentacji do finału. 10 minut końcowe, 10 minut drugiej, pierwszej połowy decydowano o tym, co się działo w tym meczu. Ten przystój Polaków wydał prawie inicjatywy i ten wynik trzema bramkami dla Kataru do przerwy. To coś, co sprawiło, że Polacy po przerwie musieli już tylko ten wynik gonić, no i nie udało się go dogonić. Proszę Państwa, dziękujemy tak czy siak naszym zawodnikom za te niezwykłe emocje. To jeszcze przecież nie koniec turnieju, to nie koniec mistrzostw świata. Teraz będzie jeszcze ten jeden ostatni mecz o medal. Mamy nadzieję, że nasi chłopcy znowu pokażą charakter, wolę walki i że to wszystko dobrze się dla nich skończy. Ten mecz półfinałowy komentowali dla Państwa Jacek Jaskowski i Piotr Dębowski. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.